Widzowie, już w tym tygodniu będzie nowa świąteczna limitowana kolekcja na moim sklepie www.abrety. To jeszcze nie jest ta grafika, ale będą zdjęcia z autografami i wiadomościami ode mnie. Patrzcie, tu naprzód jest napisane pozdrow Tabery na odcinku, co nagrywam 14 listopada. Więcej info wkrótce. Natomiast ja, Bobo i Julii, być może wiecie, bądź też nie, zamieszkaliśmy nielegalnie w Agentowicach. Jesteśmy w mieście Agentixa na pustyni i słuchajcie, dzisiaj będę tego smarkacza podglądał pierwszy raz, od kiedy gramy na tym serwerze na Minecrafcie 1.19 Lifesteal. Tylko problem taki, że nie mam potek na niewidkę, ale wiecie, Bobo jest tak bardzo nieogarnięty, że wystarczy, że tak naprawdę ja będę tylko shiftował i on już nie będzie mnie widział. A ma domek i słuchajcie, mam podejrzenia, że ma w nim tajną skrzynkę z jakimiś strasznie wartościowymi rzeczami, bo kiedy ostatnio byłem tutaj i zacząłem rozkopywać sobie pomieszczenie, żeby zrobić piwnicę, to widziałem, że on cały czas lata między właśnie tym drzewem, a między, słuchajcie, patrzcie, tym oto ratuszem. I w rękach miał nederyt, więc mam tutaj podejrzenie i teraz do niego pójdę, zobaczę, co tam u niego słychać, że niby wiecie, że niby nic nie wiem, a tak naprawdę pójdę już przeszukiwać jego mieszkanie. Dobra, odciszam się. Siemandero, Bobio! Co tam, stary, super domek? Co ty masz tutaj w tych skrzyczkach? Jakoś tak... Ej, ty żadnych skrzynek jeszcze nie robiłeś, stary? Ja żadnych skrzynek nie mam, ja wcale nic nie mam. Stary, no fajnie to wygląda, powiem ci, no masz naprawdę fajne drzewo, bardzo fajny widok, no. Łóżko to w ogóle, stary, bardzo fajne. Wiesz co, wejdę sobie tutaj na górę, na przykład, stary, popatrzę sobie, jak tam u ciebie. Tam wodą polecieć. Stary, nie, no fajne miejsce, a ty tutaj, wiesz co, mi się wydaje, że mógłbyś zrobić jakiś taki domek na drzewie, na przykład ukrytą jakąś skrzyneczką i na przykład nikt to niby nie wiedział, nie? Ja nic takiego nie będę robić, bo sobie powiedziałem tak. No tak, ale stary, ty w ogóle, ty ukrywasz gdzieś jakieś itemy czy coś, no bo ty masz puste skrzynie, stary, no. Ja tutaj są, o, tutaj jest cała skrzynia, tam. Gdzie, stary, gdzie skrzynia? Pokaż mi, gdzie jest. Ty, kurde, bo ja mam 4 serca, lamuś! Tam jest schowana. Dobra, widzowie, wyciszyłem się. Sami widzicie, że on naprawdę coś przed nami ukrywa i serio, to jest powód do tego, że musimy go podglądać. Tylko mówię, niestety nie mam niewidki, ale i tak możemy go podglądać. Dobra, widzowie, wchodzę na to drzewo tutaj ładnie, pięknie. Dobra. Teraz będę sobie shiftował, żeby on oczywiście o niczym się nie dowiedział. I patrzę, widzę go przez liście. Widzę go przed liście, przez liście. On mnie nawet tutaj teraz w tym momencie nie ma jak. Zobacz, bo ja shiftuję przecież. Nie, no nie mam kamienia, muszę wrócić po kamień. Kamień w domku na drzewie? Ty, no on na łeb upadł chyba, słuchajcie. Okej, wzięte. On ma coś w tych skrzyniach jednak. I normalnie... O. Ej, dobra, gość jest strasznie dziwny, patrzcie na to. Otworzyć swoje tajne psejce. On ma dźwignię, widzieliście? Widzieliście fest, słuchajcie, widziałem w jego rękach dźwignię. Nie wiem tylko, co o tym wszystkim myśleć. Muszę, wiecie, utrzymywać dystans. O. Dobra, on postawił, słuchajcie, dosłownie klocek Soul Sandu i na to dźwignię i twierdzi, że coś się... O, łopato! Ale tam... Tam są skrzyneczki Agentixa, w których już były rzeczy, jeżeli się nie mylę. Ej, ale to jest mega dziwne. Ale mam super pomysł, wezmę sobie tą łopatę. Tam była, momencie. Pamiętam, jakaś łopata faktycznie z efektywnością. Ej, ale jeżeli on wbija się do miasta Agentixa i chce je okraść... Jaki pomnik? Łopata. Ej, dobra, mega dziwne. Słuchajcie, lecę za nim. Najpierw zobaczę ten klocek Soul Sandu tutaj. Co tutaj, słuchajcie, takiego jest? Potem... Patrzcie, pod tym nic nie ma, słuchajcie. Tutaj nie ma żadnego redstone'a, nie ma absolutnie nic takiego, co mogłoby sprawiać, że działa mechanizm, więc moim zdaniem troszeczkę podejrzane. Serio, dobra, ja to naprawię, żeby on tylko nie pomyślał, że wycie coś tutaj psuje. On ma jakiś problem, dobra, lecę do niego. On leciał w tamtą stronę, widzę jego nick, słuchajcie. Troszkę tutaj luzwaliłem. Widzę go przez okno. Dobra, podejdę tam. Na plawie, to, bo to może się zrobić problem. Ale słuchajcie, co on takiego zepsuł? Aha, on rusztowania zepsuł. Ej, dobra, jak on zepsuł rusztowania, słuchajcie, to Agentix może być na naprawdę wkurzony, bo przecież Agentix jest, wiecie, burmistrz tego miasta. Ej, to inaczej wyglądało, to było połączone z tymi skrzyneczkami. Naplawione, dobra, jest do góry, to weźmiemy, jak się da, o, już jest chyba naplawione. Ej, dobra, mega dziwna akcja, co on w ogóle wyprawia, słuchajcie, co on w ogóle wyprawia? O, wiem, gdzie jest ten lamus, nie widzę. Dobra, ja mu się oczywiście nie będę pokazywał, nie? Ej, serio, bez niewidki podglądanie, słuchajcie, jest tak trudną rzeczą. To jest dom chyba Julii, tak mi się wydaje. Nie, jak on chce okraść mój dom, to dostanie tak bardzo na papę, że po prostu... To są jakieś buciki. Czy on poszedł okraść moją dziewczynę Julii? Naprawdę? Julii, która nie ma praktycznie itemów. Chociaż nie, ja jej dałem itemy i one są lepsze od Bobka itemów. No. Ej, dobra, ale, mega jazda. Co on robi, słuchajcie? Przyłapujemy go na gorącym... Co oni lubią w tym łóżku? Co mu śmierdzi? Ty, to przecież on ma obstrane gacie, których nie myje i nie pierze. To mu jakieś przejście na dół, ten Abela. O, jest, gdzie ten lamus? Dobra, nie widzę tego lamusa. Dobra, schodzimy. Wow, ale ma tu kopalnię wielką. Ej, on zobaczył moją piwnicę, ale w mojej piwnicy nie ma nic. Nie ma, słuchajcie, nic
moment. Zrobimy planetka. Jak to planka? Ale mu zrobimy planka. O nie, nie mam kilofa. Co on robi sobie? Dobra, tutaj? On mi rozkopuje pomieszczenie, mi rozkopuje. No, teraz tak. Dobra, wait, widzowie. No, czemu on to robi? Prank. On ma TNT! Ale będzie prank i teraz tak, trzeba jeszcze iść na górę i zrobić jakiś taki ten klapę. Tu mam do tchania. Znaczy przycisk. O drewno muszę, jakieś szybko jedno drewno. Wezmę nie. Stąd nikt nie. Nie, jeżeli on zetnie tą azalię. O. Agentix go zabije. Agentix, słuchajcie, go zabije. Tak, to i przelabiamy na nie, płytę. Nie robi tego. Nie zrobił tego. Ej, nie, naprawdę, słuchajcie, on chce mi wysadzić TNT na chacie, jakby. Wait, co? Ale będzie planek, on się nie skapnie. Ale będzie super planek. Okej, dobra, słuchajcie. Czekaj. Ja tam zaraz wejdę do tego pokoju. Dobra, zobaczmy. Ej, naprawdę, patrzcie, on mi tutaj rozkopał. Postawił mi tutaj płytkę drewnianą i myślał, że ja tego nie widzę, no nie? Oczywiście ja to rozwalam. I słuchajcie, darmowe TNT to sobie zabiorę. Ale ile on tutaj bloków dał? To jest dobre pytanie, słuchajcie. Raz, dwa, okej, dwa bloki TNT. Wiecie, że jakby jedno TNT wybuchnęło drugie, to by mnie rozwaliło pół chaty, bo ta chata naprawdę nie jest największa na świecie. Ej, gość ma totalnie przerypane w tym momencie, nie? Gość ma totalnie przerypane. O, trzeba sobie tutaj teraz wejść. Okej, dobra, pójdę za nim, słuchajcie. Tylko z rusztowaniami jest taki problem, że ja potem nie będę miał jak uciec, jak on mnie zobaczy. Nie, dobra, przez rusztowania mnie nie zobaczy, bo mam teraz shifta. Mam teraz, słuchajcie, shifta, więc nie zobaczy. Dobra, mnie i teraz sobie przeskakujemy. Ło, zrobimy to jakieś. Wiem, zrobię tu sobie tajną bazę, żeby nikt mnie nie zauważył. Tajną bazę tutaj? A ja widziałem, że on do ratusza chodził. Dobra, ej, dziwne. Ej, ale w tych rusztowaniach może mnie nawet nie zauważyć, tak szczerze, no. Teraz taką bazę, żeby nikt mnie tutaj nie zauważył. Okej, ja się wbiję, słuchajcie, na samą górę. Wbiję się na samą górę tych rusztowań i wtedy będę mógł podglądać go z góry. Ty, co on robi? Okay, to jest piasek w ogóle na tym zwierzęcie? Ej, będę tak wysoko, że słuchajcie, on nawet nie zobaczy, że ja tu jestem. No patrzcie na to! Nie ma bata, aby on mnie... Ej, dobra, jaram się takimi odcinkami. Ej, totalnie się jaram, słuchajcie, ale jazda, patrzcie to! Patrzcie dobra. Tam! Jestem na wysokości 165 kratek. Pełną piasku, to się nie muszę nawet szyftować. Ej, dobra, on robi jakąś piramidę z piasku. W ogóle możecie teraz zobaczyć, jak mega dobrze wygląda ten biom tutaj wokół. Mamy naprawdę mega fajną pustynię. Mega fajnie wygląda ta autostrada. Tutaj patrzcie, nasze domki. Nie widać nawet tych domków. O, tutaj widać nasze domki. Ej, super to wygląda, nie? Naprawdę mega dobrze. I on robi serio piramidę. Ale co on chce ukryć w tej piramidzie? Szczerze, nie mam bladego pojęcia. Wiecie co, ja bym spróbował zejść, słuchajcie, na te właśnie skrzyneczki. Nie wiem, czy to mi w ogóle wyjdzie, ale spróbuję, słuchajcie, spróbuję. One powinny być tutaj gdzieś nieopodal. Dobra, są. Dobra. Okej, czy ja mogę? Czy ja mogę potem chodzić? Mogę, czyli. Ale to będzie suplanskie! Jak ja to przeżyłem? Jak ja to w ogóle przeżyłem, słuchajcie, jakbym to zginął? Ej, dobra, to by była masakra, patrzcie. Chowam się za rusztowanie, więc on mnie nie widzi. Ej, serio, on zrobił sobie własną prywatną piramidę. Dobra, w miejscu, w którym już piasek jest, tylko że postawił ją krzywo, bo tu jest mniej miejsca od brzegu do piramidy, a tu słuchajcie, jest więcej miejsca od brzegu do piramidy. Dobra, przecież agentek, jak będzie budował swój wieżowiec, to zobaczy. Ej, on stawia tam jakąś skrzynię. Tutaj. Dobra, czekaj. Wejdę sobie tutaj. I teraz patrzcie, co zrobię. Zrobię tak. Sobie tutaj weźmiemy, dobra, i możemy teraz wyjść stąd. Dobra, jestem, słuchajcie, za piramidą. Jestem za piramidą, co? O kurde. Ej, dobra, wbijam się tam zaraz, słuchajcie. Wbijam się tam zaraz, no. A co się stanie, jak to rozwali? A, tu będzie dirt. I teraz napiszemy tutaj, ale będzie śmiesznie, dobra, można iść. Kurde, za to. Dobra, zepsułem trochę, ale słuchajcie, wbijam się tutaj. On chyba złazi na dół. Dobra, słuchajcie, sprawdzam. Ty, on tutaj zostawił 15 TNT i krzesiwo. No przecież jak agent tu wejdzie, to on go po prostu rozwali. Przecież to będzie oczywiste, że to jest Bobek, bo ani Elviso, ani Juli, ani ja nie wpadlibyśmy na pomysł, żeby zostawić, słuchajcie, taką skrzynkę i to naprawdę mocno podejrzaną skrzynkę w takim miejscu. Dobra, ja muszę, słuchajcie, jakoś stąd wyjść w taki sposób, żeby mu tego nie zepsuć, więc czekajcie. Tutaj był dirt, tutaj na tym był piasek i teraz tak. Bobka nie ma tutaj. Tu jest jakaś tabliczka, zobaczmy ją. Tutaj nic nie ma, abra! Ale gość, dobra. Zmieniam tą tabliczkę. Tutaj jest moja baza Bobo. Ej, dobra, to jest mocne. To jest, słuchajcie, mocne, patrzcie. Tutaj jest moja baza Bobo. Dobra, ej, on
zrobił? Czy on właśnie zrobił jakąś nową skrzyneczkę? Nie wierzę. Nie wierzę. Dobra, słuchajcie, lecę do niego czym prędzej. Patrzcie to! On usypuje jakieś kopy z kreta z tego piasku i zakopuje tam skrzyneczkę. Dobra, dziwne. Dziwne, widzowie, trochę dziwne. Dobra, złożę na dół oczywiście, żeby sobie tutaj przypału nie narobić. I teraz tak, lecę, słuchajcie. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Dobra, schowam się tutaj, słuchajcie, schowam się tutaj, dobra. Czy to jest w ogóle dobre miejsce? Nie, to nie jest dobre miejsce na chowanie się. Wejdę do drzewa, wejdę do drzewa. To będzie wyglądać fajnie. Dobra, jestem w drzewie, słuchajcie. Jestem teraz w drzewie, jestem pod drzewem i wydaje mi się, że on jeszcze mnie nie zobaczył. Gorzej, jakby właśnie on się ogarnął, że słuchajcie, ja go podglądam i robił te rzeczy pod to, żebym specjalnie, wiecie, teraz się na niego triggerował. Ale będzie fajnie wyglądać. Czy mnie w ogóle widać? Nie widać mnie. Ej, ładnie to wygląda. Akurat sam design jest naprawdę mega, mega ładny. No popatrzcie na to, serio, spoko to wygląda, no nie? Ale muszę zobaczyć faktycznie, słuchajcie, co on ukrył w tamtej skrzynce. O, tu mogę wejść, jako jozo. Tutaj to w ogóle genialnie. Zabrać sobie trochę piasku, bo mi się skończył. Czy on naprawdę zabiera piasek z mojego domu? Okej. Czy on naprawdę wykopał piasek z mojego domu? Serio? I teraz ładnie to wygląda, dobra. A tam musimy zastąpić, żeby nikt nie pomyślał, że tutaj był bobek. Ej, dobra, ten sąsiad może nie wyglądać aż tak źle, więc jakby wiecie, o co chodzi, nie? Dobra, żyję. Wchodzimy teraz do domku. Okej, niech on wejdzie do domku i ja wtedy spróbuję wejść. Dobra, wchodzę do tej wody, słuchajcie, wchodzę do tej wody. Gdzie, słuchajcie, była ta skrzynka? Czy on śpi? Dobra, tak on śpi, to ja mogę posłuchać, a tak ludzie śpią w ogóle na co dzień? No dobra, słuchajcie. Dobra, nie wydaje mi się, aby jakikolwiek człowiek, słuchajcie, chrapał w taki sposób. Co w ogóle za gość? Dobra, ej, czekajcie, naprawdę tutaj to. 16 tier, ej, no nie mogę z tego chrapania w ogóle, co gość robi? Dobra, 16 tier. Dobra, czemu on, słuchajcie, ukrył 16 TNT w takim miejscu? Serio, powiedzcie mi, czemu on ukrył 16 TNT? Dobra, chyba podejdę, słuchajcie, tam do niego, do domku. Naprawdę, chyba podejdę, bo naprawdę to jest zbyt podejrzane, słuchajcie, że on tak... To wygląda, słuchajcie, jakby on wiedział, że ja go podglądam i robił to cel... Czekajcie, nie, no śpi. To naprawdę śpi. Dobra, zepsuję mu łóżeczko. Dobra, nie mam, nie mam. Oj! Co się stało? Ej, śpi dalej! Jeden na dwóch graczy śpi. Ej, dobra, podchodzę do niego, słuchajcie, podchodzę. Czekajcie, zrobię to znowu. Ty, no niemożliwe, że ktokolwiek tak śpi. Czekajcie, dobra. Dobra. Nie mogę się wyspać w tym domu. Nie, ja też się wyprowadzam. No jak to się wyprowadza? To gdzie on się niby wyprowadzam się. No ale gdzie on się niby chce? Tu się zbuduje teraz swój nowy domek. Czy on naprawdę... Wyprowadził się już z tego do... Czekaj, ej, teraz wejdę do tego domku, bo łatwiej będzie mi nawet go podglądać w sumie. Ej, ale czy naprawdę chcesz się wyprowadzać? O, dobra. Teraz zbudował sobie domek. Zbudować, ale ten domek wygląda jak kupa, jak straszna kupa na jego gaciach. Naprawdę, to jest jeden z brzydszych domków, jaki widziałem w życiu. I crafting nawet dał. Ty. Dobra, drzwiczki dał? A tam jest dziura jakaś, stary. Musimy jeszcze skrzynkę. Może byś to poprawił, nie? Zbudować, bo mi się skrzynka jest sypsy. Ej, dobra, bo on naprawdę fajny domek sobie zbudował i jakby co? Co ty? Oj, nie gadaj, że on nie będzie tutaj... Mam. Dobra, widzowie, patrzcie mi, może wy rozumiecie. O! Ja nic z tego nie rozumiem. Włozy tej temy super, najcenniejsze. Ej, dobra, zejdę tutaj na dół, zejdę. Dobra, idę po jedzonko. Dobra, idzie po jedzonko, to w takim razie wbijam się do tego domku, słuchajcie, wbijam się... Ej, faktycznie zostawił tutaj skrzynkę i... Wow! Diamentowa łopata, wydajność czy niezniszczalność, czyli to jest ta łopata, którą on ukradł na naszych oczach. Kusza widmowa strzała? Co to robi? Co to robi? A, to jest ta! Ta, wiecie, różowa strzała. Ta, różowa, żółta strzała. Okej, rozumiem. Diax, znowu TNT, patrzcie, tu jest 16 TNT. Tam zostawił 16 TNT, widzowie, tam 10 chyba TNT na górze zostawił i poszedł po jedzonko, czyli on poszedł chyba rozwalać krowy i kurczaki. Przecież jak agent się o tym dowie, to gość będzie miał prze... Nie ma go tutaj. Nie ma go, to jest w domu Agentixa, o nie. Jak on okrada dom Agentixa teraz w tym momencie, to dobra, słuchajcie, przecież on dostanie bana na całe życie. Patrzcie to, patrzcie o, to. O, jest tu jakiś żalcie. Ej, on naprawdę go okrada, on naprawdę go okrada. Tele ziemniacki. O kurde, ej, dobra, ziemniaki jak kradnie, no to akurat nie jest jakiś wielki przypomnienie. No dobra, arbuziki też weźmiemy. Znaczy, jeżeli wiecie, on no zrobi samemu hodowlę swoją, no to... A jakieś złote jabłusko? On ma koksa w ręce! Dobra, tego nie będę jadł. Zostawię. Czy on to wyrzucił? Dobra, można z tym wyjść. A co tu nie ma? Tu nie ma wejścia? Co te schody jakoś dziwacznie zbudował? Nie, no trzeba to naprawić. Trzeba to ewidentnie naprawić. On mu szafki psuje, patrzcie to!
Patrzcie to. Kto takie schody buduje? Czekaj, nie, nie, nie tutaj, no, bo tu mnie zobaczy. To mnie zobaczy. Co za chłop? Trzeba dobra, będę manekinem. Ewidentnie mu naprawić to wszystko. Ej, on naprawdę to rozwala łapku. Przecież tam nie ma wyjścia nawet. A ten koks tutaj leży? Leży tu koks jabłko! O kurde. Dobra, trzeba tu naprawić, bo agentik chyba nie wie, jak się schody buduje. Ej, dobra, ja muszę zgarnąć złote jabłko, ale przecież jak on to zobaczy... Znalezione, nie kradzione! Ej, to Bobek ukradł, nie ja! Ja tego nie ukradłem! Ja tego nie ukradłem, widzowie! Sami widzieliście, to Bobek ukradł! Ale kurde, myślicie, że powinien to oddać? Ej, jeżeli bym to oddał Agentixowi, to on może mi zapłacić pieniądze. Na zasadzie, że wiecie, znalazłem portfel bogatego człowieka na ulicy, to dał mi znaleźne 100 zł, nie? Super, postawimy tu jeszcze włazy i teraz to tak powinno wyglądać. Teraz też się to wygląda. Ej, on zrobił tam przejście. Zaraz jak on wyjdzie, to ja zobaczę, co on, słuchajcie, tam za przejście zrobił, bo to jest trochę podejrzane. Zrobimy takie coś. Ej, ale trochę się boję tam wejść. Dobra, i teraz wygląda, super. Wyszedł. Dobra, idę w takim razie, słuchajcie, tutaj. Ty, co? Co to jest za mnie? Aha, on takie wyjście zrobił. Dobra, nic, słuchajcie, z tego nie rozumiem. Naprawdę nic z tego nie rozumiem, ale mogę wam powiedzieć tylko jedną rzecz. Subujcie, dzwonczkujcie, www.abrety. Już w tym tygodniu będzie nowa, limitowana świąteczna kolekcja Abratym i będą autografy ze zdjęciem, z Aberką i z wiadomościami ode mnie, gdzie każdy widz będzie miał inną wiadomość. Trzymajcie się, elo!